masz dość czasu, masz nie żałować. Tak mi przykro, życiem cię przydzę, bo za tobą inne nie widzę. Jak mam iść z inną przez życie, nie szkoda mi cię. W tym roku już po raz 16 wójt gminy Nozdrzec i Gminny Ośrodek Kultury byli organizatorami przeglądu kapel ludowych. Impreza odbyła się 30 lipca na Stadionie Sportowym w Wesołej. Na dzisiejszym 16 przeglądzie kapel ludowych w Wesołej spotykamy się wraz z 5 kapelami ludowymi z terenu Podkarpacia. Będziemy mieć niespodziankę dla publiczności, ponieważ będzie również występował zespół obrzędowy Graboszczanie. Mamy przepiękną pogodę, publiczność dopisała, mamy kilka atrakcji dla dzieci, nawet dmuchany zamek z Myszkolandu. Koło gospodyń wiejskich w Wesołej przygotowało wspaniałe słodkości dla naszej publiczności i dla kapel oczywiście. Mamy malowanie buziek dla dzieci. Sąsiad, no to ja wam dziękuję, żeście przyszedł, pomógł. A ja wam to jakoś odrobię. Czy będzie żona coś potrzebować, to ja pod ręką. O. Ja teraz pójdę w pole, nie? Poza glądą, a potem do chałupy, żeby jakiś tam pakości mi nie narobili. No to idźcie z Bogiem. Antoś! Sąsiad, ale bym zapomniał. Idźcie do mojej, bo ja u waszej już był, to kwita będziemy. Wydarzeniu towarzyszyło widowisko Nasza Krasula w wykonaniu grupy obrzędowej z Grabownicy. Wystawiamy różne widowiska obrzędowe, które dawniej funkcjonowały, były tradycją na wsi. Także mamy deptowiny, wesele, żeby było chleba dosyta, jak się pierwszy syn urodzi, jakie są zwyczaje. Mamy Zośkę Zielarkę, no bo kiedyś dawniej nie było lekarzy tak jak teraz, więc Zośka Zielarka. Także mieliśmy wiele takich różnych obrzędów, a między innymi właśnie mamy to, jak się wygania pierwszy raz krasulę na pastwisko paść. No i jak pani zauważyła, wszystkie takie różne związane zwyczaje z tym, żeby ta nasza krasula dobrze się pasła, żeby się nie zdula, żeby nikt ich uroków nie dał. No wierzono, że jakaś tam czarownica mleko zabierze, żeby powroza nie porwała. No takie były tradycje. A tą krasulę to proszę panią, dzisiaj to jest 49 raz, więc po prostu pan Drąg z Wojewódzkiego Domu Kultury z Rzeszowa, jeszcze wtedy pracował i zaproponował nam, żebyśmy coś takiego zrobili, taki scenariusz właśnie związany z pasieniem krów, z taki zwyczaj pasterski. No i myśmy wtedy, bo taka jest prawda, że te wszystkie nasze scenariusze to powstają tak, że schodzimy się do pani Zosi, każdy coś, co zapamiętał, opowiada, jak to było, co było i tak z każdym dniem coraz więcej. No i pierwszy raz było to wystawione właśnie na takich pasterskich zwyczajach, bodajże w Trawie Solnej. Tam zajęliśmy pierwsze miejsce. Potem jeszcze wystawialiśmy to w Giedlarowej, tak samo. I bardzo wysokie recenzje dostałyśmy, bo pojechaliśmy z tym występem do Tarnogrodu, gdzie są prezentowane teatry takie amatorskie, obrzędowe zespoły i tam oceniają reżyserzy i aktorzy, którzy występują w teatrach w Łodzi, w Warszawie czy gdzieś tam. I naprawdę dostałyśmy wysoką recenzję. Podczas przeglądu wystąpiły zespoły Młoda Harta, Bliźnianie, Ważanie, Dynowianie i Graboszczanie. Jesus.